Przejrzałam tyle ofert uczelni i nic mnie nie zainteresowało, że jestem jakaś, nie wiem, pierdolnięta. No i poszłam na pierwsze wykłady. To była jakaś masakra. To mnie tak dużo stresu kosztowało. Mam myśli typu, życie nie ma sensu. Ten tytuł nie jest clickbaitem. Hej, cześć, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym odcinku na moim kanale po krótkim mental breakdownie. Miałam parę gorszych dni, nawet trochę więcej. O, nieważne. Także witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o moich studiach i ten tytuł nie jest clickbaitem. Rzuciłam studia, ale o tym dlaczego, na jakich studiach byłam, jaki był powód tego, że zrezygnowałam, tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Będzie to taki chyba jeden z najbardziej szczerych filmów na moim kanale, po prostu nie mam nic przygotowane dzisiaj. Po prostu będę siedzieć i mówić. Tak jak rozmawiałam z moimi przyjaciółmi i z moją rodziną o tym, bo od paru dni oczywiście o tym rozmawiam, po prostu tak porozmawiam też z wami. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam na mojego Instagrama, dwa konta oraz dwa konta na TikToku. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Podajcie też na Patronite. I teraz przechodzimy już do treści bez zbędnego przedłużania. Więc ułóżmy sobie to wszystko w osi czasowej. Zaczniemy od tego w ogóle, jakie miałam plan na siebie po liceum. Także jak wiecie, ja całe liceum uczyłam się w edukacji domowej. Nie wiedziałam, co chcę robić w życiu generalnie od zawsze. Nie miałam w ogóle żadnego planu na siebie. Kiedy zaczęłam o tym myśleć bardziej poważnie, czyli na początku liceum, no bo wiadomo, matura, trzeba wybrać rozszerzenia i tak dalej, no to interesowałam się bardzo sprawami kryminalnymi. I w mojej głowie była kryminologia, ale na początku w ogóle kryminalistyka. Natomiast byłam u doradcy zawodowego i ta pani mi powiedziała, że właśnie kryminalistyka jest bez sensu, ponieważ jest jakby połączeniem dwóch kierunków i tak naprawdę nie jest się ani kryminologiem, a bo ja chciałam iść na psychokryminalistykę, więc po psychokryminalistyce nie jest się ani psychologiem, ani kryminologiem, także wybiła mi to z głowy i w sumie okej, więc myślałam o kryminologii po prostu. Potem była gdzieś psychologia, pomysł na studia, żeby po psychologii iść do szkoły psychoterapii, dlatego że ja nigdy nie chciałam być psychologiem stricte, bo według mnie, oczywiście nie obrażając nikogo, to jest trochę taki płytki zawód, w sensie psycholog no nie może prowadzić psychoterapii. Nie ma do tego uprawnień. Do psychologa się idzie raczej z konkretnym problemem. Psycholog pracuje też na przykład w przedszkolu z dziećmi. Jeżeli chodzi o takie tematy związane ze zdrowiem psychicznym, to gdzieś zawsze bliżej mojemu sercu była psychiatria, ale żeby być psychiatrą, trzeba iść na medycynę. Jako dziecko też nie wiedziałam, kim chcę być. Na przykład mówiłam, że będę miała bogatego męża i nie będę pracować. Nie wiem, czy dużo dziewczynek tak mówi. Oczywiście patrząc na case Agaty, nie brzmi to za dobrze, ale spokojnie, ja nie chcę wprowadzić tego planu w życie. Nie mogłabym być utrzymanką czy coś takiego, totalnie nie. A, bo jeszcze w ogóle jak byłam nastolatką wczesną, to myślałam o dietetyce, ale to było chorobowe, bo miałam anoreksję. Wracamy już teraz do tego bliższego etapu, czyli miałam 17 lat i odkryłam swoją pasję, czyli rysowanie i generalnie sztukę, więc myślałam o składaniu papierów na ASP i miałam nawet już teczkę w miarę przygotowaną. W 2021 zaczęłam prowadzić kanał na YouTubie i gdzieś temu się poświęciłam, w tym się spełniam. Generalnie w prowadzeniu social mediów też zaczęłam z tego zarabiać fajne pieniądze. No i gdzieś ta sztuka też przestała już mi sprawiać taką przyjemność, więc no nie robię tego aktualnie. To jeszcze było, moi drodzy, po drodze. Jak miałam już 18 lat, czyli byłam już w drugiej klasie liceum, zaczynałam trzecią klasę liceum, no to zaczęłam bardzo poważnie myśleć o tym, co ja chcę w ogóle robić. I co śmieszne, nie wiedziałam za bardzo tak naprawdę nawet te 4 miesiące przed maturą. Po prostu wiedziałam mniej więcej, na które uczelnie będę składała papiery i wiedziałam, ile muszę mieć punktów. Wiecie, jakby pod to podpasowałam to, co będę zdawała na maturze, ale nie wiedziałam, jaki konkretnie kierunek będę składać. Nawet te 4 miesiące. Krócej, z 3 miesiące przed maturą jeszcze nie wiedziałam, nawet 2. Bardzo poważnie myślałam o psychiatrii, żeby jednak iść na tą medycynę. Ja naprawdę uważam, że zmarnowałam mnóstwo lat na chorobę swoją, najważniejszych lat, od 13 do 18 roku życia, więc tak naprawdę nie miałam tego okresu nastoletniego. Nie jestem osobą, która lubi imprezować, jestem introwertykiem, więc to nie o to chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że zmarnowałam już tyle lat w swoim krótkim życiu, że nie chcę tego robić. Takie studia by mnie po prostu przytłoczyły i może byłabym świetnym psychiatrą, nie wykluczam tego. Może to jest dla mnie, natomiast nie jestem po prostu na tyle zmotywowana i przekonana do tego, żeby zmuszać się przez te parę lat do nauki czegoś, co mnie kompletnie nie obchodzi. Dlatego, że żeby być psychiatrą, to jest logiczne, trzeba być najpierw takim lekarzem zwykłym, tak? Trzeba skończyć medycynę. Na medycynie jest mnóstwo tematów, które po prostu mnie nie interesuje. Jak miałam właśnie te 17 lat, to jeszcze rozmawiałam z moją panią psychiatrą,
właśnie o tym, żebym chciała być psychiatrą, bo wtedy też o tym myślałam, a ona powiedziała, że no to jest właśnie bardzo ciężkie przez to, że najpierw trzeba skończyć medycynę, ale że jest na przykład taki kierunek jak neuroscience, więc się trochę w to zagłębiłam, ale nie zainteresowało mnie to jakoś szczególnie. I moim problemem było to, że naprawdę ciężko mi było znaleźć kierunek, który mnie w jakiś sposób zainteresuje. I ja tak naprawdę się zastanawiam, czy to była wina kierunków, czy bardziej mojego podejścia, że ja tak naprawdę może nie chciałam studiować w tym momencie, jakby w tym okresie życia. Wydaje mi się, że to jest bardziej kłopotem, ale przejrzałam wszystkie możliwe, takie w miarę dobre uczelnie tutaj w Warszawie i nawet w innych miastach też patrzyłam, a jak jeszcze nie wiedziałam, że będę na 100% tutaj mieszkać, ale głównie się skupiłam na Warszawie. Jakby nie znalazłam kierunków, które mnie interesowały za bardzo. Przypomniała mi się jeszcze jedna sprawa, że ja bardzo też myślałam o pójściu na taki kierunek, który zajmuje się taką bezpieczeństwem kraju, coś związanego z ambasadą. No i generalnie też bardzo chciałam zawsze pracować w policji. Tylko nie w takiej policji klasycznej, tylko w policji kryminalnej. To właśnie a propos tej kryminologii, że myślałam o tym, żeby właśnie być taką śledczą, ponieważ w rodzinie też mamy taką osobę, która właśnie jest taką filmowym policjantem takim kryminalnym. I bardzo mnie to zawsze pasjonowało i myślałam o tym bardzo intensywnie. No nie doszło w końcu do tego i może bym się nawet do tego nadawała, nie wiem. No ta psychiatria mnie gdzieś odrzuciła tak końcowo. W sensie zniechęciło mnie to, że najpierw bym musiała skończyć medycynę. Więc bardzo mnie to bolało, było mi przykro z tego powodu, że jakby przejrzałam tyle ofert uczelni i nic mnie nie zainteresowało, że jestem jakaś, nie wiem, pierdolnięta. Coś jest ze mną nie tak, że przecież wszyscy wiedzą, co chcą robić, a ja nawet nie potrafię znaleźć czegoś, co mnie w jakiś sposób zainteresuje. Więc bardzo mnie to dręczyło i wiem, że w miarę, no może nie jakoś mega dużo, ale wiem, że niektórzy ludzie mają podobny problem, ale oni jednak jakoś mają coś takiego, nie? Jakiś kierunek znajdą, a ja nie. I może też ktoś miał podobnie. Podzielcie się tym w komentarzu. Więc końcowo wybrałam kierunek tak na 100%. Wydaje mi się, że miesiąc przed maturą, ale składałam na dwie uczelnie, na dwa kierunki. Tutaj w Warszawie. Matura poszła mi bardzo dobrze. Zdałam na bardzo wysokim poziomie, czego jestem bardzo dumna, bo przygotowałam się, no całe liceum się uczyłam sama i w ostatniej klasie, co mogliście widzieć na vlogach, naprawdę się przyłożyłam do tego. Miałam też właśnie zajęcia z ludźmi, którzy przygotowują pod maturę i byłam z siebie zadowolona. No i przyszedł czas, kiedy trzeba było zająć się właśnie studiami, dokańczaniem tej rekrutacji, bo rekrutowałam już oczywiście przed jeszcze wynikami matury, a wyniki matury były 5 lipca. Złożyłam na dwie uczelnie, ale na jedną trzeba było jechać, zawieźć papiery osobiście, a mnie jeszcze tutaj w Warszawie nie było, więc w końcu tego nie zrobiłam i stwierdziłam, że wybieram i tak tą drugą, więc ta mi nie była potrzebna. Teraz wam oczywiście już powiem w końcu, jaki kierunek. Więc składałam na kryminologię i na prawo. I nie wiem, czy ktokolwiek się domyślał tych dwóch kierunków. Końcowo zgadnijcie, co wybrałam z tych dwóch. Teraz macie chwilę na napisanie w komentarzu. Jestem ciekawa, ile osób zgadnie. Poczekamy chwilę. Więc mówię to pierwszy raz. Ej, w ogóle dlaczego ja o tym nie mówiłam? No bo właśnie ja jestem osobą, która nie lubi zapeszać. I ja nie mówię o takich rzeczach, dopóki się nie staną, ponieważ tak jak widzicie, życie się toczy w różny sposób. I u mnie to się potoczyło tak, że w końcu nie jestem studentką. Natomiast tak samo będzie z tym, co zaraz powiem. Po prostu ja nie zdradzam swoich planów, dopóki się nie zrealizują. Bo jest dużo ludzi, którzy źle życzą, którzy są zazdrośni, którzy was nie lubią i oni potrafią naprawdę dużo wam napsuć w tych planach, więc lepiej po prostu nie mówić. Oczywiście moi najbliżsi wiedzą, ale nikt poza tym, a już na pewno publicznie. Więc końcowo mówię już, co wybrałam. Wybrałam prawo. Widziałam się bardziej w wizji prokurator-sędzia, natomiast dużo osób mi gadało, bo oni tak mało zarabiają, idź na adwokata. No i ja nie widziałam siebie za bardzo w roli adwokata, ponieważ nie wiem, ja jestem taką osobą, która bardzo ceni sobie jakieś wartości ludzkie, zasady, prawo generalnie. Ja bardzo przestrzegam prawa. Jak ktoś nie przestrzega, bo bardzo mnie to denerwuje. Więc ja na przykład nie wyobrażam sobie bronić jakiegoś mordercy. Wiem, że jakby adwokat nie ma wprost powiedziane, tak, proszę pani, zabiłem tego człowieka. Natomiast domyśla się często, nie? Że jednak to jest morderca, a wy go bronicie i potem na przykład ten morderca unika kary dzięki wam. Więc bardziej myślałam o prokuratorze, ale z drugiej strony prokurator też ma swoją rolę do odegrania i on jest przeciwieństwem, czyli on często oskarża, mimo że na przykład wie, że ktoś może być niewinny. No a sędziowie mają też ciężki
życie. Ja generalnie chciałam się bardziej specjalizować w tym prawie karnym, takim wiecie, ciężkim prawie, tak? Właśnie sądzić morderców. Mnie takie tematy zawsze interesowały. No i sędziowie są często przekupywani, zastraszani. Generalnie to nie jest jakby istotne, bo to były jakieś moje wątpliwości, ale no gdzieś widziałam się w tym świecie. To był mój wybór i byłam z tego naprawdę w miarę zadowolona, bo tak mówię sobie, dobra, to nie jest coś, co mnie jakoś super interesuje, ale i w miarę mnie to interesuje, może to być ciekawe. Jak mi się nie będzie podobało, to przecież nie będę studiować. To nie jest jakby obowiązkowe. No, ale gdzieś bałam się oczywiście tego, nie? Tak chciałam, żeby mi się spodobało. Liczyłam na to, że naprawdę to będzie dla mnie, że się w tym odnajdę. Ale moja intuicja... Byłam nastawiona neutralnie i otwarta byłam na to, co się wydarzy. Chciałam, żeby było dobrze, żeby to było dla mnie, żebym nie musiała się przenosić. Ale moja intuicja mówiła mi, że nie. Że jakby to się nie uda. No i poszłam na pierwsze wykłady. O matko, to była jakaś masakra. W ogóle plan był też beznadziejny, ale... Jezus Maria, nie? Jakby ja w połowie po prostu nie dałam rady. Jeden z 6 wykładów tego dnia, z 6 różnych przedmiotów, był interesujący. Reszta to była jakaś masakra, nie? To w ogóle, ja wiem, że to jest pierwszy rok, ale ja po prostu nie mogłam słuchać tego, nie? To mnie tak nudziło. Ja już wtedy mówię, nie, to jest masakra, nie? Ja nie widzę tego. Potem oczywiście były kolejne wykłady, kolejne i było coraz gorzej. Ja po prostu usiadłam sobie i myślałam o tym, nie? I oczywiście dodam też to, że to mnie tak dużo stresu kosztowało. Nie samo studiowanie, nie sami ludzie, wykładowcy, po prostu to, że jakby to nie jest dla mnie. Jakby moje ciało mi mówiło, że hej, przestań, to jest jakby złe, zmuszasz się, tak? To nie jest dla ciebie. Miałam takie sygnały, nie tylko psychicznie, ponieważ dosłownie miałam stan depresyjny przez parę dni. Byłam wrakiem człowieka, byłam przemęczona, nie miałam na nic siły, miałam takie myśli aż samobójcze nawet. Mam myśli typu życie nie ma sensu, życie jest beznadziejne, gdzie ja na co dzień jestem mega pozytywna. Jak mnie teraz widzicie, mam mnóstwo energii, dzisiaj się super już czuję. I dodatkowo fizycznie. Całe ciało było bardzo spięte, ale miałam nawrót refluksu. Bardzo silnego. Po prostu miałam zgagę cały dzień. Nie miałam apetytu. Strasznie mi bolał żołądek. I co jest najśmieszniejsze, to się stało już tydzień przed tym, jak studia się miały zacząć. Miałam nawrót. A było coraz gorzej z dnia na dzień. I w dzień studiów to było po prostu jakieś epicentrum. A teraz jestem już 3 dni po tej decyzji, po ostatnim wykładzie. Wczoraj już prawie w ogóle nie miałam refluksu, a dzisiaj kompletnie nie mam refluksu i mam apetyt, normalnie czuję głód, jakby nie mam w ogóle stresu w sobie, tak mi ulżyło, tak jakby za mnie ten cały ciężar zszedł, to powietrze, jakby taki balonik spuścić i czuję się znowu super, energii życia, nie wiem jak to wytłumaczyć, po prostu mam pozytywne myśli, jestem sobą, bo przez te parę dni po prostu się czułam, jakbym była takim wrakiem człowieka. Dosłownie. Też jakby zrozumiałam, że tak naprawdę ja teraz nie chcę chyba studiować, że to nie jest ten moment. Przez te parę dni nie widziałam w ogóle sensu życia, miałam parę poważnych rozmów z rodziną i co mnie zaskoczyło, to oni mnie mega wspierali w tym, ponieważ ja się bardzo bałam, że ich zawiodę, ponieważ oni są ze mnie bardzo dumni i mówią mi to często. Wspierają mnie, jakby podziwiają w niektórych sprawach, uważają, że sobie super radzę i ja się bałam strasznie, że zawiodę ich, w takim sensie, że kurde, oni tak we mnie wierzą, a co, a ja rezygnuję ze studiów, a oni kompletnie nie mieli takiego nastawienia, wręcz przeciwnie, jakby oni mieli do tego większy luz niż ja, bardzo jakby szanują moją decyzję i wręcz do tego mnie nawet pchnęli, po prostu moja babcia, mama i mój wujek mi powtarzali, że nie męcz się, masz jeszcze czas, możesz iść na studia w każdym momencie, znajdź to, co będzie dla ciebie najlepsze, pamiętaj, że zdrowie jest najważniejsze i tak naprawdę jestem mega wdzięczna za to, że mam takie wsparcie w nich, bo nie zawsze tak było. Jak zaczęłam studiować, to jakby przestałam mieć taki ten plan. Po prostu zaczęłam tak żyć, wiecie, jak kiedyś, jak chodziłam jeszcze do zwykłej szkoły, z dnia na dzień, bez celu i to mi się wydaje, mnie tak przytłoczyło. Generalnie przez całe liceum miałam też myśl, że na 100% po liceum zrobię sobie gap year, że jakby to było pewnik, żeby odpocząć i pracować, czy tam generalnie no szukać właśnie swojej drogi. Natomiast potem gdzieś mi to zniknęło, bo nie chciałam tracić czasu tego roku, który mogłabym już studiować i uważam, że nie wiem, czy to była dobra decyzja, ale no fajnie chociaż, że spróbowałam.
podsumowując, mam ogromne wsparcie w bliskich, co mnie zaskoczyło, ponieważ tak jak mówię, nie zawsze tak było, nie mieli takiego podejścia wcześniej, więc byłam w szoku. Teraz naprawdę luźno do tego podchodzą, inaczej na pewno niż większość właśnie ludzi w ich wieku, co mnie bardzo cieszy. I miałam taką jedną rozmowę z moją mamą, ona już tak definitywnie uświadomiła mi, jaki mam tak naprawdę cel. Wydarzyła się ona, gdy już jakby ta decyzja o rzuceniu studiów była tak w 50% podjęta. Miałam jeszcze iść na jedne wykłady i zobaczyć, bo może jakimś cudem coś by się zmieniło. Po tej rozmowie jakby otrzeźwiałam i uświadomiłam sobie, że jakby mam pewne marzenie, cel, natomiast ono mi się zawsze wydawało takie nierealne, ale uświadomiłam sobie, po prostu miałam taki błysk, że tak naprawdę nie ma rzeczy nieosiągalnych, ponieważ ja sobie gdzieś założyłam, że to jest nieosiągalne, a patrząc na to, jak moje życie wygląda, jak ono się zmieniło na przestrzeni lat, ile mam, jakby kiedyś, jak żyłam, a teraz, wiecie, teraz niczego mi nie brakuje, ale to nie znaczy, że moje życie tak zawsze wyglądało. W ogóle ten film jest jak spowiedź, jakaś dziwnie się czuję, ale w sumie się cieszę, że mogę się tym podzielić. Może ktoś z Was jest w podobnej sytuacji i to będzie jakiś znak dla niego. Stawmy już te studia, to było prawo, już nie studiuję prawa, nie jestem studentką. Na razie nie studiuję i nie zamierzam. I teraz tak, jaki mam plan? Ponieważ jestem osobą, która nie umie żyć tak z dnia na dzień, muszę mieć jakiś cel, jakiś plan w życiu, taki długoterminowy, do którego dążę sukcesywnie. Nie powiem Wam, co to jest konkretnie, to jest oczywiste. To się wydarzy, natomiast nie wydarzy się to w tym roku, ani w przyszłym roku, chociaż życie bywa zawrotne. Ja bardziej myślę, że to się wydarzy za 2-3 lata. Mam taki ogromny plan, ogromny cel na swoje życie, na swoją przyszłość, który nie jest nieosiągalny. To było tylko moje przeświadczenie, że to jest nieosiągalne. To było moje marzenie, które miałam od dziecka. Nie zgadujcie, bo i tak nie zgadniecie. Także aktualnie chcę się rozwijać w tym kierunku, tu gdzie jestem. Będę sobie sukcesywnie dążyła do tego swojego celu i potem się wydarzy to, co ma się wydarzyć. Powiedziałam coś, nic nie mówiąc, ale właśnie o to mi chodziło. Cieszę się, że odzyskałam dawną siebie po tym krótkim mental breakdownie. Czułam się fatalnie, okropnie, najgorzej chyba w tym roku. Także mega się cieszę, że już jest dobrze u mnie i że mam właśnie ten cel i że tak naprawdę uświadomiłam sobie, że to, że on jest niby nieosiągalny, to jest tylko i wyłącznie w mojej głowie. Teraz aktualnie można powiedzieć, że mam gap year albo gap years. Nie wiem, jak to się potoczy, zobaczymy. Oczywiście, jeżeli jeszcze macie jakieś pytania albo no chcecie, żebym nagrała na przykład odcinek o gap year, jakiś z pytaniami, bo to myślę, może być też ciekawy temat, to dajcie mi znać w komentarzu, no bo już jakby o studiach nie będę nagrywać, na razie nie studiuję. Ale mam jeszcze parę pytanek, bo wrzuciłam okienko do tego filmu. Wybiorę sobie parę pytań, bo tam jest dużo właśnie pytań typowo już o studia, no ale nie będę na nie odpowiem na te, na które mogę po tym czasie, który studiowałam. Poznałaś już kogoś fajnego na tych studiach, że nie zdążyłam się bliżej poznać z tymi ludźmi. Czy boję się studiów? Samych studiów się nie bałam. Bałam się tego, jakby co się ze mną działo w tym czasie. Ale wiecie, to nie jest tak, że studiowanie tak na każdego zadziała. Po prostu na mnie tak zadziałało. Może to nie jest ten etap w moim życiu, żeby to robić. Jesteś zadowolona z wyboru kierunku studiów? Jak pierwsze wrażenia? Nie jestem zadowolona, ale nie żałuję. Nie żałuję tego, bo spróbowałam, wiem i wiem, że to nie jest dla mnie. Jak pierwsze dni studiów? Generalnie ludzie okej, wykładowcy spoko, natomiast no nuda. To było przede wszystkim. Może na kolejnych rokach byłoby lepiej, ale ja to że nie jestem w stanie się zmuszać. Nie jestem taką osobą i myślę, że zmuszanie się, tak zwane przecierpienie tego okresu też nie jest dobre, szczególnie dla mnie i dla mojej psychiki i nie chcę robić tego kosztem mojego zdrowia, bo zdrowie psychiczne i fizyczne jest najważniejsze i nie można nic robić kosztem zdrowia, bo to nigdy nie wyjdzie na dobre, bo jak nie ma zdrowia, ja już się o tym przekonałam doskonale, moi drodzy, w 2020 roku, to nie ma nic, więc nie będę nic stawiała ponad swoje zdrowie. Także tak, moi drodzy, to była taka moja spowiedź, szczery odcinek. Jeżeli Wam nie pomógł w jakiś sposób, albo się nie zgadzacie, okej. Okay. Fajnie, że i tak obejrzeliście. Mam nadzieję, że zostaliście do końca i wysłuchaliście te wszystkiego, co mam do powiedzenia. Jeżeli macie inne doświadczenia, to oczywiście bardzo się cieszę, że Wam się podoba na studiach, że znaleźliście dla siebie wymarzony kierunek. Bo wiecie, dużo osób idzie na studia i oni wiedzą, że chcą to robić od dziecka i to jest super. Mega zazdroszczę takim ludziom. Podajcie na moje dwa konta na Instagramie, które są tutaj, dwa konta na TikToku. Zostawcie mi łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, a ten, kto obejrzał tego momentu, pisze komentarz o treści decyzja i widzimy się za parę dni na moim kanale. Pa!